Cześć moi drodzy, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Jak widzicie, znowu jestem w studio i tym razem zrobiłam sobie motyw roślinny. I dzisiaj mamy kolejny open box, tym razem marcowy. Jak zwykle standardowo czarna bibułka. I w środku mamy karteczkę, która nam opisuje wszystkie kosmetyki. I z tego co pamiętam, tutaj jest 5 kosmetyków, tak jak chyba w zeszłym miesiącu. Teraz z rozpiski widzę, że rzeczywiście jest 5 kosmetyków, w tym 2 są pełnymi produktami. I niestety, znowu jest dokładnie to samo co w zeszłym miesiącu. Czyli super piękna oprawa graficzna, wszystko fajnie pleple, ale nie ma podanych wielkości produktów plus cen, czyli ile pieniędzy musimy zapłacić za ile mililitrów. I strasznie mnie to wkurza i znowu będę wam pisała tutaj, gdzieś tu będę umieszczała, wiecie, mililitry i cenę. Jeśli pierwszy raz oglądacie mój open box, to powiem wam, że on się trochę różni od innych open boxów, bo ja mam jak gdyby takie fazy, w których robię różne rzeczy. Najpierw pokazuję wam, jak wygląda produkt i czytam to, co mówi producent. Potem mówię taką moją recenzję po paru zastosowaniach. A na koniec robię jeszcze takie krótkie podsumowanie, czy kupiłabym któryś produkt, czy nie. Pierwszy produkt to krem do twarzy. Krem intensywnie nawilżający Hydro Care od Bandy Cosmetics. Nawilżający krem o lekkiej konsystencji, przeznaczony do pielęgnacji skóry normalnej, mieszanej i tłustej. Doskonały pod makijaż. Dzięki obecności składników z grupy mukopolisacharydów, takich jak kwas hialuronowy, preparat nawilża skórę w głębokich warstwach i przywraca optymalny poziom jej nawilżenia. Skóra staje się jędrna, gładka i promienieje blaskiem. Do stosowania na dzień i na noc. I teraz co mogę powiedzieć po stosowaniu tego kremu? Myślę, że stosowałam go chyba 3 dni pod rząd, tak rano i wieczorem. I to, co jest fajne, to na pewno to, że bardzo przyjemnie się nakłada na skórę. On jest taki gładziutki, ma bardzo przyjemną konsystencję, nie jest za tłusty, nie jest zbyt wodnisty. Jest taki, powiedziałabym, akurat. I myślę, że do mojej skóry, którą miałam niedawno, czyli do takiej mieszanej w kierunku tłustej, sprawdziłby się bardzo fajnie, ale ostatnio biorę leki, które mi bardzo wysuszają skórę i po prostu potrzebuję mega, mega nawilżenia. I na przykład ja teraz używam kremu od Clinique, to jest Moisture Surge i nawet mam Intense. I to jest taki krem... super kremowo-żelowy i przyznam szczerze, że nie myślałam, że taki żelowy krem może tak bardzo dobrze i intensywnie nawilżać. I powiem wam, że używam go codziennie i on naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrze nawilża. Nie mam żadnych suchych skórek, a po 3 dniach stosowania tego kremu, kiedy przestałam używać Clinique'a, to znowu niestety skóra zaczęła mi się wysuszać, wiecie, pod podkładem robią się takie suche skórki i to jest niefajne. Czyli tak jak napisał producent, że do skóry normalnej, mieszanej i tłustej wydaje mi się, że będzie ok, ale na przykład dla suchej to będzie już za mało. Ten krem ma tutaj 30 ml, ale podejrzewam, że pełny produkt ma 50, ale tutaj wam wrzucę na wszelki wypadek i cena tego produktu to tyle. Tak, tu będzie mieć mililitr, a tu cenę. I kolejny produkt, tak, to jest kolejny produkt. Pewnie potrzebujecie lupy, ale to jest kolejny produkt, krem do rąk. Krem do rąk kwiat wiśni od L'Occitane. Nie mam pojęcia, jak to się wymawia znowu. Jak są jakieś francuskie nazwy, albo to jest na pewno francuska, to po prostu nie mam pojęcia, jak się to wymawia. Cokolwiek. Widzicie zresztą w filmie. L'Occitane, L'Occitane. Od Bigrossi dostajemy informację, że krem ma lekką konsystencję i zawiera masło shea. Doskonale nawilży skórę twoich dłoni. Jest wzbogacony o ekstrakt z wiśni z regionu Luberon w Prowansji, dzięki czemu nada twojej skórze lekki, kwiatowy zapach. I jak to się ma do tego, jak naprawdę odczuwa się ten krem? Tutaj znowu jest niepełny produkt. Jego wielkość jest dla mnie śmieszna. Nie lubię takich próbek. To jest... ile tu jest? Tu jest 10 ml. To jest na zasadzie, że macie wrażenie, że firma nie chce w was inwestować, żeby wam pokazać, jak fajny może być ten produkt, tylko daje wam taki ochłap. Na zasadzie, nie wiem, użyjcie sobie przez 5 dni i tyle. A w zasadzie, jak gdyby płacicie za to, to nie jest taka darmowa próbka. Więc po pierwsze, to jest bardzo duży minus za to, że krem do rąk jest taki mały. Po drugie, co do zapachu, który, uwaga, jeszcze raz, ekstrakt z wiśni z regionu Luberon w Prowansji, dzięki czemu nada twojej skórze lekki, kwiatowy zapach. Lekki, kwiatowy zapach. Może coś w tym jest, ale dla mnie ten krem śmierdzi. To na pewno nie jest piękny zapach kwiatu wiśni, bo kwiat wiśni pachnie pięknie, a to śmierdzi. Druga wada tego kremu to jest to, że on jak gdyby po chwili znika
I moje ręce są mega suche i muszę nałożyć inny krem na to, co jest moim zdaniem bez sensu. Jedynym plusem jest to, że szybko się wchłania, ale równie szybko jak się wchłania, też znika. Więc tak naprawdę nic dobrego nie mogę powiedzieć w tym kremie. To jest fajne, że jest taki mały i można sobie go włożyć nawet do małej torebki i po prostu traktować jako takie wyjście awaryjne. Na zasadzie nie macie żadnego innego kremu, to ten będzie ok. Pełny produkt to tyle mililitrów i jego cena to tyle złotych. I to jest ciekawa rzecz, a mianowicie jest to gąbka do mycia twarzy. Yasumi Konjac Sponge. Koniak to korzeń rośliny znanej i cenionej w Japonii ze swoich właściwości odżywczych i zdrowotnych. Włókna, byliny, koniak posiadają naturalne właściwości nawilżające, a także myjące. Unikalna struktura włókien gąbki koniak pozwala na stosowanie jej do każdego rodzaju cery, także wrażliwej i do pielęgnacji delikatnej skóry dzieci i niemowląt. Ta gąbeczka, jak się ją wyjmie z opakowania, to jak widzicie jest twarda jak kamień, po prostu można w nią pukać paznokciem i w ogóle się nawet nie ugina. Jest po prostu mega, mega twarda. Ale producent pisze, że wystarczy włożyć tą gąbeczkę do wody na jakieś 3 do 5 minut i ona wtedy sobie napuchnie. Zapamiętajcie jej wielkość, tak mniej więcej. Tutaj na opakowaniu w ogóle widzimy, że jest aż 9 rodzajów tych gąbek. To znaczy z 9 różnymi dodatkami i każdy jest jak gdyby dla innej cery. Jest dla jakiejś suchej ze zmarszczkami, dla suchej i wrażliwej, trądzikowej i dojrzałej, dla suchej zniszczonej słońcem, delikatnej z przebarwieniami, dla skóry tłustej mieszanej ze skórnikami, czyli ogólnie dużo różnych rodzajów i to jest mega fajne. Ja używałam tej gąbeczki chyba jakieś, też właśnie 3 dni, rano i wieczorem. I przyznam wam, że bardzo fajnie się używa, bo w ogóle ona jest taka trochę jakby żelowata. Czyli gąbka, ale zrobiona z żelka? Coś takiego jest. Ja mam wersję czarną i ona jest z węglem z bambusa. Wzbogacona w węgiel aktywny dla skóry tłustej, mieszanej ze skłonnością do powstawania zmian trądzikowych. Czy zauważyłam jakiś mega super efekt? Chyba nie. Wydaje mi się, że to jest coś podobnego do mycia twarzy normalną gąbeczką, albo na przykład, nie wiem, jak zrobi się peeling, to trochę jest taka gładsza, no ale na pewno bardzo przyjemniej się używa właśnie. Tak jak mówiłam, że jest taka żelkowata, bardzo fajnie rozprowadza żel, więc to wszystko jest super przyjemne i przy okazji łatwo się tego używam, bo wystarczy ją tylko trochę namoczyć, no i potem właśnie się myje twarz, potem się wypłukuje oczywiście w czystej wodzie i ona ma w sobie taki fajny sznureczek, za który można właśnie powiesić ją gdzieś na kaloryferze albo w jakimś miejscu, żeby szybciej wyschła. I ta gąbeczka to jest pełny produkt, a jej cena to jest tyle złotych. Pomoczyła się tak za 2 minuty, ale ja jej używałam dzisiaj rano, więc ona nie była aż taka wysuszona, więc 2 minuty jej spokojnie wystarczą. I teraz odcisnę ją. I to jak widzicie, jest o wiele, wiele większa. Napuchła i jest teraz taka bardzo mięciutka i bardzo sprężysta. To jest dokładnie tak, jak wam mówiłam, tak jakbyście mieli żelka. Taka jest odbijająca i bardzo fajna, to jest mega przyjemne. Super mięciutka i śliska. Jest po prostu jak żelek, albo jak mydło. Więc niestety już jej więcej nie zobaczycie. Teraz pochłonęły ją czeluści, studia. Czyli to by było na tyle, jeżeli chodzi o gąbkę. I teraz można przejść do następnego produktu, czyli peelingu do ciała. Spa Vintage Body Oil. Peeling do ciała. Zawiera masło shea, które jest nośnikiem wielu cennych składników odżywczych i działa nawilżająco na skórę. Natłuszcza i zapobiega utracie wody z organizmu, dzięki czemu skóra zamiast się starzeć odbudowuje zniszczone komórki. Chroni skórę przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, wykazuje działanie odbudowujące i regeneracyjne, a ponadto pobudza skórę do wytwarzania większej ilości kolagenu, co wspomaga przeciwdziałanie starzeniu się skóry. Kryształki cukru oraz drobne kawałki z łupin orzecha ścierają wierzchnią warstwę naskórka, co powoduje pobudzenie skóry do szybszego wzrostu i odnowy oraz wzmacnia elastyczność warstw głębszych. Jak na razie stosowałam ten peeling raz i możecie zobaczyć, jak dużo go zeszło. Podejrzewam, że zeszła tak 1/4, czyli takie opakowanie, to jest pełny produkt i tu jest 200 ml. Takie opakowanie podejrzewam, że starczy na jakieś 4 razy. Oczywiście to był peeling całego ciała, tak? Czyli po prostu stwierdziłam, że wypeelinguję się od szyi aż po stopy. Na pewno bardzo fajnie pachnie orzechem, ale jednocześnie ma w sobie coś jakby, tak jakby aromat rumowy do ciasta na przykład. Czyli taki trochę alkoholowo-orzechowy. Pamiętam, że w którymś pudełku Big Glossy był też Spa Vintage Body Oil i rzeczywiście to był olejek pod prysznic. I
To samo mi się rzuciło w tym olejku, jak i w tym peelingu, czyli wygląd. Bardzo mi się nie podoba opakowanie. Czy wiem, że to ma być vintage i taki w ogóle, wiecie, retro, no ale to wygląda słabo. Naprawdę można było to zrobić lepiej. Nadal w klimacie vintage, nadal w klimacie retro, ale żeby to wyglądało ładniej. To wygląda po prostu mega tanio, w moim odczuciu oczywiście. Tak jakbym mogła to kupić, nie wiem, za 4 zł, a mogę to kupić za tyle. W sensie pełny produkt, 200 ml kosztuje tyle. Ale używa się go bardzo przyjemnie, więc jak gdyby opakowanie no, na minus, ale sam peeling bardzo fajny. Ja miałam kiedyś też peeling cukrowy właśnie, ale on bardzo szybko jak gdyby się zużywał, czyli nakładałam go dużo na skórę, przejechałam 2 razy i ten cukier się mega szybko rozpuszczał. A tutaj może dzięki dodatkowi tych łupin po prostu mam wrażenie, że mniej wystarcza na dłużej, czyli można sobie masować i rzeczywiście zrobić taki bardzo mocny peeling i po prostu mniej zużywa się tego produktu. Więc działanie jest bardzo fajne, tyle że to jest peeling niemyjący. Czyli najpierw musicie umyć skórę, a dopiero potem nałożyć peeling i spłukać wodą, bo on jest z bazą olejową, jak gdyby nie umyje wam skóry, tylko właśnie ją nawilży. Czyli macie taki peeling plus balsam w jednym, bo jak zmyjecie ten peeling, to na skórze zostaje taka naprawdę tłusta warstwa. Przyznam wam, że jak miałam poprzedni peeling cukrowy, właśnie też z bazą olejową, to on zostawiał cieńszą warstwę, taką bardziej delikatną, a tutaj naprawdę macie wrażenie, jakbyście się oliwą wysmarowali, po prostu taka gruba warstwa tłuszczu. No ale oczywiście jak już się wytrzecie ręcznikiem, jak ciało wchłonie tego oleju, no to już potem nie macie takiej tłustej skóry, ale ja dzisiaj w ogóle stosowałam ten peeling i jeszcze czuję na skórze takie przyjemne nawilżenie, więc to jest fajne, że utrzymuje się naprawdę parę godzin. I ostatnia rzecz to ampułki odbudowujące. Artego, ampułki odbudowujące Dream. Preparat odbudowujący włosy. Zatrzymuje wodę i składniki odżywcze wewnątrz włosów. Hydrolizowana keratyna w połączeniu z filtrami UVA i UVB tworzą na włosach potrójny film, który przedłuża trwałość koloru włosów i skutecznie chroni je przed szkodliwym działaniem słońca. Nadaje włosom natychmiastowy połysk. Jak widzieliście, to jest w formie ampułek i one są jak gdyby jednorazowe, czyli mają takie metalowe zamknięcie i jak już się je otworzy, to nie da się ich z powrotem zamknąć. I tutaj producent pisze, że można ten produkt stosować dwojako. Do odbudowy włosów łączy się tą ampułkę w proporcji 1:3 z odżywką do włosów, a w zasadzie tutaj piszą, że z maską odbudowującą Dream, czyli jak gdyby powinno się mieć też w zestawie tą maskę, żeby móc zrobić sobie taką regenerację odbudowującą. Albo można zastosować to jako ochronę koloru, czyli trzeba tą ampułkę zaaplikować do specjalnego atomizera i wtedy rozpylać na włosach taką małą mgiełką. Więc żeby odbudować włosy, to trzeba połączyć całą taką ampułkę z 24 gramami maski odbudowującej. I wydaje mi się, że 24 gramy maski to jest bardzo dużo. A z drugiej strony, jak już się otworzy tą buteleczkę, no to potem nie ma za bardzo czym jej zamknąć. Wydaje mi się, że ona powinna być mniej więcej na jakieś 2 razy, bo ja właśnie próbowałam tak zrobić, że wylałam tą ampułkę i pomieszałam ją z odżywką, znaczy z maską, którą po prostu miałam, bo nie miałam tej. I wyszło mi tego bardzo dużo. Tylko w ogóle fejlem całej tej imprezy było to, że ja myślałam, że zrobię to pod prysznicem. Czyli wiecie, że nałożę sobie maskę na dłoń, potem dodam tej ampułki, a potem jakoś sobie to wymieszam ręką i nałożę. Ale okazało się, że jest to totalny fail. Na szczęście wylałam tylko trochę, bo ta maska, znaczy ta ampułka nie chce się łączyć z maską tak prosto. Więc niestety trzeba to zrobić w jakimś pojemniczku. I na szczęście miałam niedaleko taką miseczkę jak do maseczki do twarzy, wiecie, jak się rozrabia, nie wiem, jakąś tam glinkę albo coś takiego. Więc trzeba to zrobić w ten sposób, że najpierw musicie wziąć sobie taką miseczkę, potem wlać do tego ampułkę, a potem dodać maskę i to wszystko wymieszać. I to się miesza, podejrzewam, że około minuty i wtedy macie gotowy produkt, który możecie nałożyć na włosy, bo niestety nie da się tego zrobić pod prysznicem, co jest trochę słabe. No ale ja nie wiedziałam, a wy jakbyście chcieli używać, to już wiecie, że po prostu trzeba to zrobić wcześniej. Na pewno ta ampułka, to co czuje się po otworzeniu, to to, że bardzo ładnie pachnie. Ale co do działania, bo użyłam jej dzisiaj i tak się zastanawiam, czy widzę jakąś mega różnicę. Na pewno włosy są w lepszej kondycji, ale nie powiedziałabym, że jakoś tak właśnie bardzo, żeby w ogóle, wiecie, bawić się w ampułki. Nie wiem, czy to jest aż takie super mega czad, jak tutaj napisali, że wiecie, że robi wszystko. Wydaje mi się, że działa, ale
dla mnie jest chyba trochę za dużo zabawy, żeby to stosować tak w miarę regularnie. Nawet nie wiem, co myśleć o tym produkcie, więc zależy, ile to kosztuje. Znowu, nie jest to pełny produkt, a pełny produkt to jest tyle ampułek bądź mililitrów, nie wiem, i cena to jest tyle, ale podejrzewam, że to będzie chyba w miarę dużo. Teraz przechodzę do trzeciej fazy, czyli szybkie określenie, czy kupiłabym dany produkt, czy nie. Nawilżający krem Bandy bym nie kupiła, bo moja skóra teraz jest inna i to jest dla mnie za mało. Ale jakbym miała nadal skórę mieszaną lub tłustą, to bym kupiła. Krem do rąk o zapachu wiśni? Nie kupiłabym. Gąbeczka Yasumi Koniak? Myślę, żebym nie kupiła, bo chyba jest jednak za dużo w tym zabawy, żeby ją myć, suszyć i tak dalej, a można użyć po prostu peelingu. Peeling od Spa Vintage Body Oil? Myślę, żebym kupiła. Ampułki Artego? Myślę, żebym nie kupiła. Więc jeżeli zastanawialiście się nad kupnem marcowego pudełka, to mam nadzieję, że Wam trochę pomogłam. Oczywiście to jest moja opinia, więc jak gdyby każdy ma inną skórę albo inne potrzeby. Więc jak zwykle bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa! Dzięki obecności składników z grupy muli... Nienawidzę takich opisów. Mukopolisacharydów. Mukopolisacharydów. Mukopolisacharydów.